Witajcie w świecie Matyldy. Nie w świecie Matyldy. W pokoju Matyldy. Chodźcie, oprowadzę was. Tutaj mam drzwi. Oczywiście. Tutaj mam takie torebki, skakonki i plecaczki. Duże plecaczki, małe plecaczki. Tu mam rolki i tu mam łóżko, na którym bardzo lubię spać. Ale nie jestem śpiewem jakby co. Tutaj mam popi, tutaj mam mąsa i misie i poduszki. Jak w każdym pokoju. Tutaj mam szafkę. Bo bardzo lubię kapelusze. Tutaj mam kolekcję misiów, episiów i czekam na trzecią serię misiów, episiów. Tutaj mam takiego słodkiego pieska, którego dostałam od cioci, bo ona też ma takie psy. Dwa. Jeden malutki, drugi duży. A tu mam balerynkę. Bo ja też chodzę na balet. Tu są puenty, ona tu się tak kręci. Nie mogę ją teraz zamknąć. Tu mam wieżę Eiffla, bo bardzo lubię Paryż, bo byłam też w Paryżu. Tu jest Louvre Paris i tu też jest wieża Eiffla. Tu mam też półeczkę. Tu mam laleczki LOL, dwie laleczki LOL. To w tamtym odcinku. Dziomek i księżniczka, tak ją nazwałam. Tu schodzimy na dół i tu mamy jeszcze jedną szafeczkę. Tu mam domek Kitwikle, w którym jest bardzo dużo stworków. Tu mam takiego pieska, który chodzi sobie. Tu mam taką półeczkę. No i schodzimy na dół. Na samym dole są domki i stworki, badomki i teraz stajemy. Wow! Tu mam biurko, na którym się uczę oczywiście. Zadaliście mi takie pytanie. Idę do której idę klasy? Trzeciej. Poszłam jako sześciolatka. Mam teraz 8 lat. Już taka jestem starsza. Tutaj zlepiam z gliny takie coś. Nie wiem, co to... Trochę mi nie wyszło. Chciałam, żeby to była taka sówka, ale coś tam się źle porobiło, coś tam źle wyszło, ale to nic. Jakby co to ulepić. Tu mam, rozrobiłam taką, no tu się daje świeczki i ona tak się nie rozpali, tylko mieć taki świeczki. Tu mam kredki, takiego pięknego kwiatka, którego mi ciocia zrobiła. Tu mam batik, tu mam lampkę, a tu jest tablica korkowa. Tu mam, sobie tak narysowałam. Tu mam motylka takiego, który jest drewniany oczywiście, bo prawdziwego bym nie zabiła. Tak sobie powiesiłam. Tu tak sobie z siostrą moją kuszyłam. I tu mam także, a tu mam dwa rysu. Tu mam, to jest mój... I nie swoje zdjęcie, jak byłam mała. Wtedy miałam chyba 5 lat. Tam sobie, jak miałam chyba 3 latka albo 5, narysowałam takie serduszko. A tu jest takie certyfikat karate, bo ja chodzę na karate i mam już pierwszy dan. Hala! Mówcie mojej młodszej siostrze, bo się trochę wkurzy. Cukierki, moje ulubione. Chodźcie, pokażę wam moje ulubione cukierki. Tu mam Haribo, bardzo je lubię. Tu
mam lane drinki. Tu mam jarki. Tu mam takie Oreo. Tu mam aha. Tu mam cukierki. Gumy. Kikaki i lizaki. I kwaśnego cukierka. Ja lubię kwaśne rzeczy. Więc sobie żarka. O! To mam troszkę za dużo. Tylko nie mówcie siostrze. Daję już tutaj. O! Tu mam okulary. I to robimy sobie takie swoje kartyny. Tu mam dwie szminki. Tu mam bardzo coś fajnego. Dostałam od cioci spinki, okulary, kapelusz, mój ulubiony. I tam moje wąsy. I mogę je przyczynić. I moje włosy. Teraz je dam tutaj sobie. To są płyny mojej babci, która tańczyła w balecie. Tu mam książki i tu mam taką książkę, Wielka Księga Humorek, którą teraz czytam. Zobaczcie. Mogę zmieniać koła. Ładnie. I tutaj mam tylko stworka, tylko mogę przemienić. Tu mam pudełko. Mam ukochaną lalkę na lalę. Marzyłam o niej i ją dostałam. Czy jest ze mną jakieś podobieństwo? Bo jakoś nie widzę. No widzę, widzę. Jest bardzo. Małpę, bardzo ją lubię, bardzo lubię się z nią kręcić i się z nią bawić. Tu mam zdjęcie z baletu, bo też chodzę na balet, jak to wam mówiłam. Tam mam takie różne rzeczy, takie pamiątki, na przykład z bochni. I tak. Tu mam strzały i tu mam trzy pudełka. A tu mam moją szafę wielką, do której mogę ja wejść, moja siostra, moja przyjaciółka i moja kuzynka i prawie, że moja mama. I teraz jak idę do niej. Pa, pa! Kukuk! Bam! Tu mam. Teraz dostałam takiego psa, który trochę urósł. Za bardzo urósł i teraz jest misiem! Wielki misiu. Zobaczcie, jaki wielki. Ruff, ruff. Jest prawie, że taki jak ja. No rozszerzymy. Zobaczcie, taki jest sam jak ja, bo mam prawie dłuższe nogi. Niestety, siostra chciała, żeby piesek był zielony. Trochę go pomalowała. To jest mój pokój. Już wam pokazałam cały. Nie jest duży, nie jest mały. Sama go urządziłam. Bardzo mi się podoba i jest świetny dla mnie. Wy napiszcie w komentarzach, jaki macie pokój, co w nim lubicie. Opiszcie go po prostu. Pa, pa!